Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 34. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj w magicznej oazie, bo jest to symbol nie tylko wytrwałości, cierpliwości, ale jest to również symbol transformacji, przemiany. To miejsce, które kiedyś było pustynią stworzoną przez człowieka, zostało przemienione w las tropikalny. Tutaj każda istota znajdzie swoje miejsce i schronienie. I tematem naszego dzisiejszego spotkania jest właśnie taka przemiana. Bo popatrz, 34. ceremonia, trójka, czyli energia, dynamika, ruch, tworzenie i kreacja. I czwórka, która od razu kojarzy się. Cztery kąty i pięć spiąty. Cztery kierunki świata. Struktura zamyka się w wieży, która ma również format czworokąta. Bo czwórka między innymi oznacza strukturę, granice, blokady. I gdy dodamy trójkę i czwórkę, to powstaje siódemka. A siódemka jest jedną chyba z najbardziej tajemniczych cyfr i energii. Nie tylko oznacza tajemnicę, mistykę i magię, ale również właśnie transformację, przemianę i przezwyciężenie. Pokonanie. Ale czego pokonanie? To jest właśnie dzisiaj tematem naszego spotkania, które przekazały mi siły wyższe. Pokonanie barier, ograniczeń, wszelkiego rodzaju blokad, które jeszcze zatrzymują Cię. Jeżeli masz już wizję Twojego życia, wizję Twojego świata i to tak pięknie jest związane z naszą aktualną akcją, manifest Moja Nowa Ziemia, manifest Moje Nowe Życie. Wizja mojego życia, która się manifestuje i materializuje. Jeżeli jeszcze cokolwiek w Twoim życiu, cokolwiek wygląda inaczej niż tego pragniesz, to może mieć to właśnie przyczynę w tych blokadach, w tych strukturach, w tych wzorach, w tych szufladkach zapisanych w podświadomości, zapisanych w Twoim polu energetycznym, które manifestują, materializują ten wzór, zapisanych w Twojej krwi, czyli kody genetyczne, różne przeżycia Twoich przodków, ale również zapisane wszędzie dookoła tutaj na Ziemi, w tej globalnej świadomości. I dzisiaj Siła Wyższa powie nam, jak je pokonać, jak je przezwyciężyć, jak ta właśnie trójka i czwórka, czyli siódemka, przezwyciężenie, pokonanie, transformacja, przemiana, rozpuszczenie, wypalenie i usunięcie ich raz na zawsze. Dlaczego dokładnie dzisiaj takie spotkanie? Bo w tym momencie dzieje się coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego tutaj na Ziemi. I na pewno o tym wiesz. To słabnące, ale również bardzo zmieniające się pole magnetyczne Ziemi, jednocześnie zwiększone promieniowanie kosmiczne, boska energia umożliwia dokładnie teraz usunięcie wzorów, szufladek i blokad bardzo szybko, a jednocześnie manifestację, czyli stworzenie czegoś nowego. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej szansy, jak mamy teraz. I Ty ją masz, i ja ją mam, i wszystkie osoby, które osiągnęły w odpowiednim momencie odpowiedni poziom świadomości. I to my zmieniamy ten świat. A gdy my tak krok po kroku napełnimy tą szklaneczkę, to wystarczy jedna mała kropla, aby to wszystko się rozlało i stworzyło nowy świat. I pomogło tym wszystkim ludziom, którzy nie dali rady, którzy nie osiągnęli tego stopnia świadomości, które mamy my. Ale poprzez naszą manifestację, poprzez tą zmianę
Reguła 101 małpy, bez obrazy dla ludzkości i bez obrazy dla małpy, że gdy my osiągniemy ten poziom, zmanifestujemy to, stworzymy to tutaj, to wszyscy inni pójdą automatycznie, bo to my tworzymy nową globalną świadomość. Ale nie trzeba mieć aż takich wygórowanych celów. Wystarczy, że zmienisz Twoje życie, a staniesz się tą cząsteczką, która w dodaniu do kolejnej i kolejnej i kolejnej zmieni cały ten świat. Bo jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to automatycznie poruszy się coś wielkiego. I te wszystkie osoby, które znają się z fizyką kwantową, dokładnie wiedzą, o czym mówimy na naszym dzisiejszym spotkaniu, prawda? Co jest ważne? Na pewno jesteś również osobą, która słyszała o tych nowych dzieciach, które od kilku lat pojawiają się na Ziemi i które mają właściwości materializacji przedmiotów. Zapytasz je, czy mogą coś dla Ciebie takiego zrobić, a one zapytają, co chcesz zmaterializować. Ty powiesz pierścionek, banknot, kryształ, cokolwiek innego. Dzieci składają ręce, rozkładają i ten przedmiot zmaterializowały. Każdy z nas może to zrobić dokładnie teraz, gdy uwolnimy się od schematów, struktur i przekonań, tych starych, które muszą odejść. Dlaczego te dzieci są w stanie to zrobić? Ponieważ ich rodzice mieli odpowiedni poziom i nie mówili im, to jest niemożliwe. Nasi rodzice mieli jeszcze inny poziom i tak krok po kroku mówili nam, tego nie można, to jest niemożliwe. I my wierzyliśmy w to. I w ten sposób odcinaliśmy się od naszych prawdziwych możliwości. I dlatego możesz mieć pewność, że masz w sobie wszystkie talenty, o których niektórzy mogą tylko marzyć. Tylko, że ktoś kiedyś powiedział Ci, że to jest niemożliwe. Jeżeli więc chcesz je aktywować, jeżeli chcesz materializować przedmioty, chcesz materializować całe Twoje życie tak, jak tego pragniesz, to stare musi zostać usunięte, wypalone, by można było w pełni poczuć swoją siłę i poczuć swoją moc. I o tym będziemy rozmawiać dzisiaj, ale zaczniemy jak zwykle od oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, które dokładnie w tym momencie wypełnione jest fioletowym światłem, fioletową wibracją. Nie tylko to, że kwitną w tym momencie w całej magicznej oazie kwiaty w kolorze fioletu, ale również gdy wieczorem wychodzę i obserwuję zachód słońca, to czujesz, jak ta fioletowa energia wypełnia wszystko. I ta fioletowa energia popłynie dzisiaj do Ciebie i będzie Ci służyć w kolejnych tygodniach i miesiącach, gdy tylko zauważysz, że jeszcze coś potrzebuje przemiany i transformacji. Ale